No właśnie tutaj muszę powiedzieć, że mimo mojego zdziwienia, bo były zapowiedzi, że Polski Związek Koszykówki rozpozna sprawę, że zastanowi się i wzorem Polskiego Związku Piłki Siatkowej te cenniki będą obniżone. A tu nie wiem, czy to można potraktować w formie mojej jakiejś skargi czy żalu. Zostało to zrobione w ten sposób, że po pierwsze najpierw wysłano nam załącznik 0-1 na zasadzie, żeby tylko wyrazić chęć gry, po tym jak się kluby zgłosiły, nawet te kluby się zgłosiły, które nawet jeszcze nie miały budżetu, podano informację, że z uwagi na to, że jest duże zainteresowanie, PZKOŻ nie obniży tutaj żadnych kwot wpisowych, cenników i tak dalej. To było, myślę, takim dla mnie dużym rozczarowaniem, no ale no cóż, takie mamy czasy i tyle. My przystąpiliśmy, wiem, że ileś zespołów mimo tej chęci gry jednak nie podołało ciężarowi finansowemu i nie przystąpili do rozgrywek.